W zadaniu czwartym mamy po prostu rozwiązać nierówności, czyli spójrzmy na podpunkt A. Tutaj w mianownikach mamy trójkę oraz dwójkę, czyli musimy sobie wszystko pomnożyć przez 6. Ile tu mamy wyrazów jeszcze? Sprawdźmy, to jest wyraz pierwszy, to będzie wyraz drugi, a to jest wyraz trzeci. Tak, to będą dwa oddzielne wyrazy, bo pomiędzy nimi mamy odejmowanie. No i mnożymy. 2 razy 6 to będzie 12. Odjąć. Teraz zapiszemy sobie 6 pierwszych razy. No i ten nasz ułamek x plus 3 przez 3. No i dalej mamy 6, czyli odmieńmy może kolor. 6 pierwszych razy ułamek, czyli 2x minus 3 podzielić przez 2. No i tak 12 przepiszmy. To możemy sobie skrócić przez 3, czyli mamy odjąć 2 razy x plus 3. Jest to mniejsze, to sobie skróćmy, czyli mamy 3 w nawiasie 2x odjąć 3. Wymnażamy, czyli minus 2 razy x to minus 2x, minus 2 razy 3 to minus 6, 3 razy 2x to 6x, 3 razy minus 3 to minus 9. Przenosimy wyrazy z x na jedną stronę, bez x na drugą, czyli minus 2x odjąć 6x będzie mniejsze od minus 9 plus 6 i odjąć 12. Redukujemy, czyli mamy minus 8x, minus 9 plus 6 to minus 3, minus 3 odjąć 12 to minus 15. No i jeszcze obie strony dzielimy przez minus 8, czyli x jest większe od 15 ósmych, czyli od 1 całej i 7 ósmych. No i to będzie nasze rozwiązanie. No i spójrzmy dalej, jeżeli chodzi o podpunkt B, to może tego już w ten sposób nie rozpisujmy, tylko zróbmy to sobie troszkę, może więcej obliczeń w pamięci. Czyli tutaj chcemy pozbyć się tej dwójki i trójki z mianownika, czyli wszystkie wyrazy mnożymy przez 6. Ile wyrazów będzie? To jest wyraz pierwszy, mamy minus, czyli mamy tu wyraz drugi, to jest wyraz trzeci, a to jest wyraz czwarty. No i teraz mnożymy to sobie przez 6, czyli ja robię w pamięci w ten sposób, że dzielę sobie tą liczbę przez mianownik, czyli 6 podzielić przez 2 to 3 razy, otwieram nawias i zapisuję to, co mamy w liczniku, czyli 2 odjąć x, minus 6 podzielić przez 2 to 3, 6 podzielić przez 3 to 2, czyli zapiszmy dwójkę razy to, co mamy w liczniku, 2x minus 1, no i tutaj już bez problemu mamy 6 odjąć 6x. Mnożymy przez 3, czyli mamy 6, odjąć 3x, odjąć 4x plus 2. No tutaj uwaga, bo mamy liczbę ujemną, czyli minus 2 razy 2x to minus 4, a minus 2 razy minus 1, czyli w mnożeniu dwóch liczb ujemnych wynik będzie dodatni. No i prawą stronę przepiszmy. Może sobie zredukujmy to, co mamy tutaj, czyli minus 7x. 6 plus 2 to będzie 8, 6 odjąć 6x. Przenosimy wyrazy z x na lewą stronę, czyli minus 7x dodać 6x, jest to mniejsze bądź równe, 6 odjąć 8. Czyli mamy tak, minus x, 6 odjąć 8 to minus 2, no i obie strony dzielimy przez minus 1, czyli x jest większy bądź równy 2, no bo gdy dzielimy przez liczbę ujemną, to pamiętajcie, że ten znak odwracamy, no i to będzie nasze rozwiązanie. Spójrzmy na podpunkt C. Tutaj mamy 12, 6 oraz 4 w mianowniku, czyli wszystko pomnożymy sobie przez 12. 12 podzielić przez 12 to 1, no i mnożenie przez 1 niczego nie zmienia, czyli przepiszemy sobie tylko x dodać 4. Następnie mamy kolejny wyraz, czyli 1 razy 12 to 12. Tutaj 12 podzielić przez 6 to 2, no i 2 razy x to 2x.
12 podzielić przez 4 to 3. Mamy 3 razy 3 minus x. Oczywiście pamiętajcie o tym minusie. Czyli 3 razy 3 minus x. No i teraz pozbędziemy się tego nawiasu. Może to sobie też zredukujmy. Czyli mamy x plus 16. A tutaj 2x minus 3 razy 3 to minus 9. Minus 3 razy minus x. Czyli minus i minus dadzą nam plus 3x. Przenieśmy wyrazy z x na lewą, bez x na prawą, czyli x odjąć 2x odjąć 3x jest większe bądź równe, minus 9 odjąć 16. Czyli tak, jeżeli mamy samego x, to będzie 1, 1 odjąć 2 to będzie minus 1, odjąć 3 minus 4x, a tu mamy minus 25. Obie strony dzielimy przez minus 4, czyli x będzie mniejszy bądź równy 25 czwartych. Dzielimy przez liczbę ujemną, czyli pamiętajcie o zmianie tego znaku. No i 25 czwartych to możemy wyłączyć z całości, czyli mamy 6 całych i 1 czwartą. Pod punkcie D zaczniemy od tego, że obie strony tej nierówności pomnożymy przez 20, no bo spójrzcie na mianowniki. Mamy 4, 5, 20 oraz 2, czyli mnożymy przez 20. No i wyrazy mamy 4. To jest wyraz pierwszy, drugi, trzeci oraz czwarty. Czyli 20 podzielić przez 4 to będzie 5. No i 5 mnożymy przez licznik, czyli 3x dodać 1. Minus przepiszmy. No i 20 podzielić przez 5 to 4, czyli 4 mnożymy przez nasz licznik. Mamy znak większości, teraz ten minus przepiszmy. 20 podzielić przez 20 to 1, 1 razy 1 to 1, minus przepiszemy. 20 przez 2 to 10, razy licznik, czyli x minus 1. No i teraz tutaj, 5 razy 3x to 15x, 5 razy 1 to 5, minus 4 razy 6 to minus 24, minus 4 razy minus 2 to plus 8x. Minus 1 przepiszemy, no i tu należy pomnożyć, czyli minus 10 razy x to minus 10x, minus 10 razy minus 1 to plus 10. Zredukujmy wyrazy po tej stronie, czyli 15 plus 8 to 23x, 5 odjąć 24 to minus 19. Po tej stronie również, czyli mamy minus 10x, a minus 1 plus 10 to będzie 9. No i przenosimy wyrazy z x na lewą, a bez x na prawą, czyli 23 plus 10x będzie większe od 9 plus 19. Tu mamy 33x, a tutaj mamy 28. No i jeszcze obie strony należy podzielić przez liczbę przy x, czyli x będzie większy od 28/33. Spójrzmy na podpunkt E. Tutaj znowu mamy mianowniki. W mianowniku mamy 6, 4 i 3. Czyli wspólnym mianownikiem byłoby 12, a więc przez 12 każdy z wyrazów mnożymy. Mamy wyrazy 1, 2, 3 oraz 4. No to po kolei 12 podzielić przez 6 to będzie 2, 2 razy 1 to będzie 2, czyli mamy minus 2x. Minus przepiszę, 12 podzielić przez 4 to 3, no i 3 mnożymy przez licznik. Oczywiście pamiętajcie, żeby licznik zapisać w nawiasie. 3 razy 12 to 36, 12 przez 3 to 4, no i mnożymy przez licznik, czyli mamy 8x odjąć 3. Wymnażamy sobie ten nawias przez minus 3, czyli minus 3 razy 2x to minus 6x, minus 3 razy minus 5 to 15, a tutaj mnożymy przez minus 4, czyli mamy 36, minus 4 razy 8 to minus 32x, minus 4 razy minus 3 to będzie 12 na plusie. Zredukujmy wyrazy po tej i po tej stronie, czyli mamy minus 8x plus 15
jest to większe bądź równe, minus 32x, no i 36 plus 12 to 48. Wraz z x przeniesiemy na stronę lewą, bez x na prawą, czyli minus 8x dodać 32x jest większe bądź równe, 48 odjąć 15. Czyli tutaj mamy tak, na plusie, tak, będzie wynik, czyli 24x, a tutaj mamy 33. No i jeszcze obie strony podzielimy przez 24, czyli x będzie większy bądź równy 33/24. Można to sobie skrócić przez 3, czyli będziemy mieli 11/8, ewentualnie jeszcze wyłączyć całości, czyli x będzie większy bądź równy 1,3/8. Spójrzmy jeszcze na podpunkt F. W mianownikach mamy 3, 6, 2 oraz 5, czyli wszystko pomnożymy sobie przez 30. No i teraz 30 podzielić przez 3 to będzie 10. 10 razy licznik, czyli x minus 1. Następnie 30 podzielić przez 6 to będzie 5, czyli mamy minus 5, a w nawiasie 2x minus 1. Następnie 30 podzielić przez 2 to 15, 15 razy 1, 15, minus przepiszmy, 30 na 5 to 6 razy to, co mamy w liczniku. No i wymnażamy, tu mamy 10x odjąć 10, minus 5 razy 2x to minus 10x, minus 5 razy minus 1 to 5. 15 przepiszmy, a nawias mnożymy przez minus 6. Czyli minus 6 razy x to minus 6x, minus 6 razy minus 3 to plus 18. Jeżeli chodzi o stronę lewą, to po redukcji mamy tak, 10x odjąć 10x, czyli 0, a minus 10 plus 5 to minus 5. Po prawej mamy tak, minus 6x i 15 plus 18, czyli 33. X-y przenosimy na stronę lewą, a liczbę na stronę prawą, czyli po lewej mamy 6x, a tutaj mamy 33 dodać 5. Czyli 6x jest mniejsze od 38, no i obie strony podzielimy przez 6, czyli x jest mniejsze od 38/6. No i to można na pewno sobie skrócić przez 2, czyli mamy 3 oraz 19, czyli x jest mniejszy od 19/3, a więc 6,1/3.